Witam wszystkich, tu Bunio. A to jest Zagrajmy pierwszy raz w Minecraft Skyblock. W poprzednim odcinku zrobiliśmy fabrykę cobblestone'a i farmę. W tym chciałbym małą rozbudowę zrobić, zebrać tego dirta i ułożyć go na tamtym skrawku, co zrobiłem. Trochę cobblestone'a uzbierałem przez ten czas, co nie było w filmiku. No i trochę innych surowców, jak drewno i trochę jedzenia, to znaczy melona. Ten dirt będę musiał usunąć i po prostu, bo jest ważny, schowam go, bo będę potrzebował nasionek pszenicy, więc będę chciał ułożyć go w wielką taki trawnik tutaj i pozbierać, jak urośnie wysoka trawa. To może zaczniemy. Lagi. Trzeba by tu zacząć, może najpierw od kuchenki. Mamy jedną i ustawimy sobie tam, może już na tym rozbudowanym terenie. A, nie mamy drewna. Wezmę drewno. Przerobię trochę na deski. Tyle starczy. I drewno tu, deski tu. I będziemy mieli drewno, to znaczy węgiel drzewny. I może zetniemy to drzewo, bo nam będzie teraz przeszkadzać. Zaczekam na nasionka. Za bardzo nie muszę czekać na te nasionka, bo trochę uzbierałem już. Ale każde nasionko jest warte uwagi. Im więcej, tym lepiej. Później na tym dircie, co zetnę, no to poustawiam trochę tych drzewek i pozbieram trochę tego drewna. Mam zamiar coś zbudować z tego drewna, plus może jeszcze przepalę na węgiel drzewny, aby poprzerabiać cobblestone'a na stone'a. Dobra, i tak nigdzie nie uciekną nasionka. Schowamy to. I zrobimy taki myk, że przeniosę to tam obok kuchenki, bo już będę wszystko przenosił w tą stronę, aby nie przeszkadzało w tym kopaniu dirta. Kolejne nasionko do kolekcji. Zrobię skrzynkę. Będzie mi potrzebna, by ulokować te wszystkie rzeczy. Dwie skrzyneczki obok tutaj postawię. Schowam to, co mam tu przy sobie i za chwilę wrócę po to, co jest w skrzynce.
No i zabiorę się na częściowy rozkład tego dirta. A nie. Mogłem jeszcze piasek zabrać. Ale trudno. Wezmę teraz lawę, bo będzie nam bardzo potrzebna. A nie chcę, aby coś się z nią stało. Na przykład, żeby była zalana przez wodę, to już będzie nieodwracalne i będę miał obsydian, który do niczego mi jest niepotrzebny. W większej ilości mógłbym portal zrobić, ale bym musiał mieć ile? Chyba 8 czy 10 wiaderek z lawą. Znaczy przynajmniej lawy, źródełek lawy. Tutaj przeniosę lawę, aby zebrać wodę. No i mogę zabierać wodę i zrobić wieczne źródełko. Pięknie. Teraz można zająć się resztą dirtu. Zrobię jeszcze pochodnie, bo trochę tutaj jest ciemno, a mogą mi się potwory zespełnić. A nie chciałbym, aby jakiś creeper mi się zespełnił przy dircie i wybuchł. Bo część dirtu niestety zostanie stracona. Co niestety będzie zgubne trochę. Bo dirt jest na wagę złota tutaj. No, źle powiedziane. W Minecrafcie to bardziej się mówi na wagę diamentu. Bo złoto niestety jest mało jakoś przydatne, chyba że tylko do torów czy do zegarka. No bo do złotego jabłka, jak się znajdzie jabłko. Zrobię łopatę, aby łatwiej mi poszło z tym dirtem. Resztę schowam. I zaczynamy. Ten dirt pode mną nie będę zbierał, bo jak go zbiorę, to po prostu mogę go stracić. Bo rzadko tak bywa, żeby podskakiwał do góry i będę musiał po prostu zrobić windę sobie z wody i podstawić cobblestone pod to. Tylko boję się, że z tymi lagami to mogę pofrunąć w dół. O, właśnie melon się zrobił. Następny. Ustawienie właśnie pochodni jest dobrym pomysłem, bo nasza farma będzie pracować dzień i noc. O, jeszcze dynio przy okazji. Z drugiej strony boję się przechodzić jeszcze, bo za mały kawałek, a te lagi mogą spowodować, no właśnie,
małą teleportację. No to powoli zajmiemy się tym, ale najpierw właśnie, tak jak mówiłem, zrobię sobie windę wodną. Patrzę, z której strony się zabrać. Się przydało właśnie jakoś z tej, właśnie pod tymi klockami postawić koble. Jeszcze zobaczę, jak to zrobić. Tak patrzę na zegarek, bo mamy jeszcze na koncie limit 15 minut na filmik. I musiałbym się zmieścić w nich. To już niedługo. Nie, no jeszcze zdążę chyba zrobić. No dobra, zrobię trochę. I resztę poza filmikiem, aby pokazać, jak to zrobić. Aha. Większe lagi będą przez deszcz. No ale będę chyba próbował to. Jakby co, to zginę, ale wiaderko schowam. Nie chciałbym go stracić, bo tutaj Irona nie będę miał. W żaden możliwy sposób. Wezmę tylko trochę cobblestone'a. No i życzę powodzenia. Pod dirtem sobie kładę i będę mógł go spokojnie wykopać. Mogłem trochę więcej. Wezmę trochę więcej i pokażę. Ale zrobiłem to, co chciałem. Sprawdzam, czy przypadkiem nie popsułem wieczne źródełka, ale chyba nie. I będzie można zabrać się właśnie za dieta. Wykopię te trzy, bo dalej nie pamiętam, jak to było, czy tam kładłem. Dobra, tutaj tego cobblestone'a wykopię i podłożę pod tego cobblestone'a cobblestone'a. Będę mógł iść dalej, aż pod girta. Właśnie, oto właśnie. I teraz mogę wykopać tego girta. Wiem, że pod tym jest. No i właśnie w ten sposób tak będę robił po kolei. Nie będę tego pokazywał. Jak już skończę i wyrównam teren, to zajmiemy się czym innym. No i będzie trzeba już właśnie się pożegnać, bo już widzę, że będzie koniec odcinka. Więc zapraszam do kolejnego.